Straży Pożarnej w Drużynie, witam druhów, drużyny, drużyny młodzieżowe, a także najmłodszych członków naszej jednostki. Witam także panią Sołtys oraz Radę Sołecką, księdza Piotra Fibulskiego, pana Mariana oraz wszystkich zgromadzonych. Witam także komendanta Krzysztofa Rostkowskiego, pana Krzysińskiego Kazimierza i pana Michalskiego. Przystępujemy do porządku dzisiejszego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mądrzynie i przeczytam protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP przeprowadzonego w dniu 19.02.2016 roku. Porządek zebrania. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej, wyborczej, uchwał wniosku konsultacyjnej i statutowej. Przyjęcie porządku zebrania, sprawozdanie z działalności po zebrania wyborczego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję. I teraz przystępujemy do wyboru komisji skrutacyjnej. Dobrze. Dziękuję. I przystępujemy do punktu 4. Sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mądrzynie za rok 2015. Przedstawione na walnym zebraniu w dniu 19.02.2016 roku. Stan organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej w Mądrzynie. Członkowie OSP zwyczajni 30 przybyło w roku sprawozdawczym 5. Honorowi 1. OSP posiada następujące drużyny i zespoły. Kobieca drużyna pożarnicza 1, liczba członków 10. Chłopięca drużyna pożarnicza 1, członków 10. I młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczęca, członków 10. Działalność organizacyjna w roku sprawozdawczym odbyło się 4 posiedzenia zarządu, 10 innych zebrań. Istniejące drużyny i zespoły odbyły następujące liczbę spotkań 5. Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym. Marcin Wejnar, Tomasz Józefowicz, Sokołowski, Bartkowski, Przyborowski, Karczewski, Junkier, Kozicki, Sadowski. Działalność prewencyjna. Pogadanki ogółem 10, w tym dla dzieci i młodzieży 1. Prenumerata czasopisma Strażak 1 egzemplarz. Działalność ratowniczo-szkoleniowa. OSP w roku 2015 uczestniczyła 8 razy w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 5 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 3 razy. Alarmów fałszywych nie było. Liczba wyjazdów poza teren gminy 1, Zwiniarz, wypadek. Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Mądrzynie. Na walne zebranie sprawozdawcze wyborcze członków OSP w dniu 19.02.2016. Komisja Rewizyjna w składzie przewodniczący Łukasz Przyborowski, sekretarz Mariusz Kowalkowski, członek Jan Kozicki. W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły zmiany. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia i 2 kontrole. Kontrolami objęto następujące zagadnienia: sprawy finansowe, gospodarcze, stan paliwa. W dniu 15 lutego 2016 roku było 8,8. Faktyczny stan paliwa jest zgodny z kartą paliwową. Stan prenumeraty czasopisma Strażak wynosi 1 egzemplarz. Zarząd OSP nie czynił starania dla zwiększenia prenumerat. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w Mądrzynie stawia wniosek o udzielenie senatorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Łukasz Przyborowski, Marcin Kowalkowski, Jan Kozicki. Dziękuję. Dziękuję Przyborowskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawione sprawozdanie. I przystępujemy do punktu 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, czyli
pięciu nowych członków zwyczaja, czyli w ogóle w tym kobiet dwóch wspierających, że nie ma, członków młodzieżowej w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska, koszenie trawy, sprzątanie obiektów OSP, remont sprzętu OSP. Działalność prewencyjna. Nie ma chętnych dyskusji, może ja poproszę ducha komendanta gminnego cokolwiek o sytuacji ratowniczo-gaśniczej gminie, czy później. Później, bo to jest dyskusja nad naszymi sprawozdaniami. Tak, ale no to myślę, że cisza jest, cisza jest. No, widocznie jest wszystko, wszyscy są zadowoleni. Dobrze, więc jeżeli tak, to przystępujemy do punktu 9. Udzielenia absolutorium zawodowi OSP za okres sprawozdawczy. To znaczy za od 2014 do 2015 do 2016. Proszę bardzo, proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym, żeby udzielić zarządowi absolutorium za rok 2015 do 2016 od poprzedniego zebrania sprawozdawczego? Bo poprzednie było tylko sprawozdawcze, a to jest wyborcze. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również. Idzie kamera. Dziękuję ślicznie. Pozwolę sobie przywitać z nami gości, którzy zechcieli zaszczycić nasze walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej pana Byzę Piotra, majora. Myślę, że członka zarządu powiatowego, tak? Wojewódzkiego, bo przepraszam, wojewódzkiego. Drucha Zakrzewskiego. I pana wójta gminy Lubawa, prezesa zarządu gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Drucha Tomasza Lewandowskiego. Pana Kamila Kuczyńskiego, członka Rady Gminy Lubawy. I teraz, jeżeli można, to prosiłbym zarząd o przedstawienie osób, które po konstytuowaniu się, do jakich funkcji kto... Sprawy wyboru. Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru zarządu OSP w składzie. Prezes Tomasz Józefowicz. Zastępca prezesa Monika Kuczyńska. Naczelnik Marcin Wejna. Zastępca naczelnika Kazimierz Jąkiel. Sekretarz Jarosław Sikorski. Skarbnik Piotr Sadowski. Komisji dewizyjnej OSP w składzie. Łukasz Przeborowski. Członek Lucjan Bartkowski. Członek Jan Kozicki. Związku Polskiej Straży Pożarnej panią Kuczyńską Monikę. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Dziękuję. A więc mamy te dwie osoby wybrane i przedstawicieli zarządu odbiorowego. Kto jest za tym, żeby ten plan finansowy, który był przedstawiony, był realizowany? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję jednogłośnie. Plan działalności i plan finansowy został przegłosowany jednogłośnie. I przystępujemy do punktu wolne wnioski. W wolnych wnioskach, proszę bardzo, może poprosiłbym ducha prezesa Zarządu Gminnego Rady o przedstawienie relacji, jak to wszystko mniej więcej wygląda na terenie gminy Lubawy. Jak nasza jednostka się plasuje również w tej sytuacji. Panie prezesie, panie komendanci, członku zarządu wojewódzkiego, druhny, druhowie, szanowni państwo. No też jakby mija okres 5 lat działalności zarządu gminnego, który upływa w czerwcu i w czerwcu będą wybory, między innymi dlatego, że się wybrali dwóch delegatów na zjazd, którzy wybiorą prawdopodobnie 23-osobowy skład zarządu gminnego na następne 5 lat. Dlatego pozwolę sobie kilka słów powiedzieć na ten temat. Pewne statystyki może podać, co się działo w ostatnich 5 latach na terenie naszej gminy, w naszych jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Jest nas ponad 600 strażaków, 460 czynnych na terenie gminy. Mamy 20 samochodów, 17 jednostek. Mamy kilkanaście drużyn młodzieżowych. Na ostatnich zawodach w Szepankowie brało 16 drużyn dziewcząt i chłopców. Czyli no jak sami państwo tutaj słyszą te liczby, daje pewne wyobrażenie, że ze strażą jest związany co 10 mieszkaniec, nieważne czy mały, czy duży, czy dorosły. Co nas bardzo cieszy, bo tworzymy taką wielką już rodzinę strażacką, do której należą ruchowie, młodzieżówki, wiele druhów wspierających, plus wiele firm, które wspiera strażę na terenie gminy. Mnie to jako prezesa bardzo cieszy, bo ostatnie 5 lat to myśmy bardzo wiele inwestycji poczynili w remontach strażnic. Większość strażnic mamy wyremontowane w bardzo dobrym stanie. Żeśmy zmienili wiele samochodów. W zasadzie ta pierwsza taka wielka wymiana została zakończona, gdzie jeszcze 8 czy 9 lat temu, czy 10, to były tutaj tak zwane babki jeździły i było większość żuków. W tej chwili ta pierwsza wymiana nastąpiła, ale biorąc pod uwagę, że mamy 20 samochodów, to zdajemy sobie sprawę, że nowy zarząd świadczy o tym, że nasi mieszkańcy coraz bardziej pozytywnie postrzegają ochotnicze straże pożarne. I dlatego chętnie pomagają. No, wasza jednostka tu jest bardzo ważna w tym terenie, bo druhny, druhowie zaproszeni, goście, panie wójcie i prezesie.
chciałem powiedzieć, bo tak się ogólnie o tym nie mówi, ale druh prezes jest tak samo członkiem zarządu wojewódzkiego jak ja. Jeżeli chodzi o sprawy, które dzisiaj jesteśmy, wybory nowego zarządu, chciałem przede wszystkim w imieniu zarządu wojewódzkiego oddziału podziękować tym, którzy przez 5 lat kierowali tą jednostką. Ta jednostka, tak jak drug wójt powiedział, jest jedną z lepszych i w gminie, i w powiecie, i może i w kraju. Gdyż przykładem mogą być tutaj obecni. Zarząd, który został dziś wybrany, powinien wszystko robić, żeby nie gorzej kierować tą jednostką, a wręcz starać się o podniesienie poziomu. Tutaj tak się składa, że jest drużyna męska, kobieca, drużyna młodzieżowa, dziewcząt i chłopców, dobrze mówię? Tak. A więc jestem na rybek, który zawsze będzie procentował. Bo tak jak tutaj drużyny, ja pamiętam drużyny, nie wiem, z tych zawodów, że jako drużyna młodzieżowa, dziewcząt wygrała wtedy te zawody, ale również kiedy w ubiegłym roku na powiatowych zawodach były drówny, to powiedziałem, że przyjadę tutaj do Was na zebranie sprawozdawcze wyborcze. I dzisiaj przyjechałem, pomimo że żeśmy się spóźnili, bo byliśmy w Szczepankowie. Co tu odnośnie Waszej działalności? Powinniście po prostu to robić, co robicie dalej. Może trochę lepiej, gdyby się Wam udało, ale ta poprzeczka i tak jest wysoko, po prostu zawieszona. Nowy prezes, który będzie kierował tą jednostką, to on sam nie decyduje. Decydujecie wszyscy tutaj, jak dzisiaj zjedzić. I dlatego życzę druhowi, jednostce, by o Was mówili w sali, ale przede wszystkim, żebyście spełnili rolę, do której jesteście powołani, a więc niesienie pomocy tym, którzy oczekują i potrzebują. I dlatego podnoszenie Waszej sprawności, tej strażackiej, powinno być spełnione i byście byli jak najbardziej sprawni, zdolni do niesienia pomocy i bliźniemu, ale również byście tworzyli rodzinę tutaj strażacką wspólnie z innymi organizacjami, które są tutaj w Waszej miejscowości. Na koniec chciałem Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, byście jak najlepiej spełniali tę rolę, jaką spełniacie w tej jednostce. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czy może ktoś jeszcze z gości chciałby zabrać? Może mają. Może tak. Państwo proszę, radny Ziwa. Żadnej, ja tak może krótko, dzięki zajmę. Chciałem tylko w imieniu bardzo podziękować za współpracę, która jest między jednostkami i Rubawa. Gratuluję nowemu zarządowi wytrwałości. Wam będzie potrzebne w tej pracy na pewno, ponieważ czas idzie do przodu, technologia idzie do przodu. Trzeba być prężnym, zmieniać sprzęt, myśleć do przodu, postępować odpowiednio, a później dostanie się i tak czasami po grzbiecie, ale tak w życiu jest. I tylko tyle od siebie powiem, że dobrze panowie, poprzednie zarządy postawiły na kobiety, bo nawet ktoś nie ma problemu demograficznego, nawet 500 zł nie pomoże. Także dziękuję bardzo. Mnie niektórzy może nie znają, ale pracowałem w Iławie u pana prezesa, byłem teraz. Znamy się już dawnych lat. Po prostu 9 lat miałem małą przerwę, pracowałem w Olsztynie. Ale pewnie tutaj się spotkamy kilka razy. Bo tak. Spotkamy, a kiedyś się tu spotkaliśmy też kilka razy. Ostatni raz byłem 12 lat temu,
była Wielka Siedlżyca i jechałem stąd do Szczepankowa. A dzisiaj ze Szczepankowa i też się Siedlżyca. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję duchowi Piotrowi za przedstawione podziękowania dla naszej jednostki, za miłe słowa. Cieszy mnie to, że druhny zasiadają w szeregach zarządu. To też już cieszy. Szczepankowie też. Duże podziękowanie, czego tutaj gdzieś nam umknęło. Ja sobie pozwoliłem to dopowiedzieć. Mamy zawody drużyn pożarniczych, w których wierzę założone 21 drużyn rywalizuje. I już nie wiemy, co robić, no bo spoglądając cały czas na biegi tych sztafet, to, co zrobiły opiekunki tych małych ogników, które nam w tym roku umiliły i jak gdyby stały się główną atrakcją tych zawodów, za to chciałbym podziękować, pogratulować tej młodzieży. Patrzę tak na tą męską część tej drużyny, już tam, że tak powiem, to 14 miejsce już. Dużo drużyn było, ale kobiety znowu trzecie. Panowie, weźcie się do roboty. To one tego nie będą ciągnęły cały czas. Podziękowania dla duchy Tadeusza. Całe zadanie, zgodnie z formułą, na stojąco i jeszcze raz z powrotem ukłon do tej młodzieży. Uczcie się od drucha, bo kiedyś duch będzie chciał usiąść z boku i posłuchać, co wy będziecie robić. Jeszcze mi utkwiła taka fajna rzecz tutaj, bardzo ciekawe sprawozdanie komisji rewizyjnej. Bardzo przyjemne. No słyszał ten wie, o co chodziło, ale tak może powinno być. Mówię, obyśmy się dalej tak spotykali, obyśmy dalej dobrze współpracowali, a ta współpraca z waszą jednostką jest naprawdę dobra. Jeśli chodzi o operacyjność, nigdy mnie nie zawiodła ta jednostka i zawsze wyjeżdża w pewnym czasie. I to, co mówił mój, to rozrasta się ta rodzina, a przykład jest prosty. Kilka lat temu wszyscy mieściliśmy się w tym małym pomieszczeniu. Dzisiaj już byśmy się tam nie pomieścili. Musimy się rozszerzać, obyśmy nie musieli dobudowywać kolejnych. Dziękuję. Dziękuję duchowi komendantowi gminnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Gminnej. I tam zdobyliśmy właśnie pierwsze czy drugie, trzecie miejsce. Tutaj ta jednostka też ma wielkie sukcesy w ostatnich latach. I dobrze by było, jakbyście gdzieś to zebrali i gdzieś w tej jednostce mieli, bo tego materiału jest dużo. Jest u nas w gminie. Oczywiście można prowadzić to w różny sposób, również i zbierając chociażby w sposób informatyczny, na płytce, na jakichś innych nośnikach. Gdzieś tam kilka zdjęć, jakieś krótkie opisy, bo niestety później się zapomina te rzeczy, tak? Bo coś było, się zapomina, dopóki żyją duchowie, to spisać to, co się działo, nie wiem, 30 lat temu, a w tej chwili dobrze by było, jakby ktoś sukcesywnie to prowadził, bo później jak druh Sokołowski, czy druh tutaj Nawrocki, czy my niedługo, bo niestety się coraz szybciej starzejemy, coraz szybciej czas leci, to dobrze by było spojrzeć, o, tu 20 lat temu żeśmy to i to zrobili. Chociażby to, co komendant wspomniał, ta wasza, no takie nowum, które się zdarzyło na zawodach strażackich, te dzieciaki, które zrobiły największą furorę. Mamy piękne zdjęcia zrobione na gminie, można by było gdzieś to skopiować i dopiąć i te dzieciaki jak za 20 czy 30 lat zobaczą. To dla nich to będzie, że tak powiem, bardzo ważne, a dla rodziców jeszcze. Także zachęcam. Dziękuję duchowi prezesowi. Coraz mniejsze słowa, coraz lepiej nam się tak. No i czy ktoś jeszcze może z członków Ochotniczej Straży, czy z gości zaproszonych zechciałby zająć głos? Proszę bardzo.